ptaki. Zwierzęta te są powszechne. Spotkać je można na każdym kontynencie, żyją w miastach, a także poza nimi. Niektóre osiągają rozmiary zaledwie kilku centymetrów, jednak trafić można także okazy, których wielkość liczymy w metrach. I mimo to, że spotykamy się z nimi na co dzień, to nie każdy ma świadomość, że wyewoluowały one z dinozaurów. Mało powiedziane, ptaki są dinozaurami, jedynymi, które przetrwały wymieranie kredowe 66 milionów lat temu. Jednak ich historia jest znacznie dłuższa. Pierwsze praptaki mogły pojawić się na Ziemi nawet 170 milionów lat temu. Nieco młodszym, aczkolwiek najbardziej znanym przedstawicielem mezozoicznych ptaków jest Archaeopteryx. I to właśnie on będzie bohaterem dzisiejszego odcinka. W 1860 roku w Bawarii na terenie obecnych Niemiec odkryto skamieniałe pióro. Nie brzmi zbyt spektakularnie, jednak znaleziono je w wapieniu drobnoziarnistym. Pozwoliło to zachować się najdrobniejszym szczegółom. Pióro bardzo przypominało lotki współczesnych ptaków. Do tej pory niewiele wiedziano o wymarłych przedstawicielach tej grupy zwierząt. Ich skamieniałości są rzadkie. Ptaki posiadają cienkie, lekkie oraz puste w środku kości, które często ulegają rozkładowi. Jednak rok później, w 1861 roku, w bawarskich kamieniołomach znaleziono pierwszy szkielet Archaeopteryxa. Od razu wzbudził on kontrowersje. Pod pewnymi względami przypominał szkielet współczesnego ptaka, jednak z drugiej strony można było doszukać się cech gadzich. Szkieletem zainteresował się sam Karol Darwin, który 2 lata wcześniej wydał swoje dzieło o powstawaniu gatunków. Archaeopteryx był doskonałym przykładem udowadniającym ewolucję zachodzącą drogą doboru naturalnego. Przez lata rozprawiano, czy ptaki są spokrewnione z dinozaurami i jeśli tak, w jakim stopniu. Obecnie nie mamy wątpliwości, że te dwie grupy zwierząt są usytuowane bardzo blisko siebie na drzewie życia. Liczne skamieniałości wielu gatunków praptaków i małych teropodów odkrywane w Chinach na początku XXI wieku rozwiały wiele naszych wątpliwości. Jednak wszystko zaczęło się od Archaeopteryxa. Opowiedzmy sobie o nim. Archaeopteryx żył na Ziemi około 150 milionów lat temu w późnej jurze. Jego nazwa pochodzi od starogreckich słów archaios oraz pteryx i oznacza pradawne pióro lub pradawne skrzydło w zależności od tłumaczenia. Wielkościowo często porównuje się go do kruka, choć większość znalezionych szkieletów, a wszystkich jest 12, wydaje się nie do końca wyrośniętych. Szacuje się, że dorastał maksymalnie do 0,5 metra długości i ważył od 0,8 do 1 kg. Co w tym niewielkim stworzeniu wzbudziło takie zainteresowanie XIX-wiecznych badaczy? Wyraźnie widać było cechy pośrednie pomiędzy gadami a ptakami. Znaleziono brakujące ogniwo ewolucji. Archaeopteryx posiadał długą czaszkę i zwężający się pysk, w którym znajdowały się drobne, stożkowate, ostre zęby. Budowa czaszki, a także niewielka miednica, długi ogon czy palce z pazurami na skrzydłach świadczą, że zwierzę należy zakwalifikować do drobnych mięsożernych gadów, jakich wiele było w późnej jurze. Wymienione cechy są dla nich typowe. I tutaj, zanim przejdziemy dalej, ciekawostka. Choacyn to obecnie żyjący ptak posiadający jedną niezwykłą cechę mezozoicznych teropodów, a także Archaeopteryxa. Uważano go przez jakiś czas za żywą skamieniałość, choć nią nie jest. Otóż pisklęta choacyna rodzą się z pazurami na skrzydłach. Te pozwalają im się wspinać, jednak kiedy zwierzę nauczy się latać, traci pazury. Choacyn jest wyjątkiem w świecie ptaków, jednak u jurajskich okazów była to cecha typowa. Archaeopteryx, mimo właściwości, o których powiedzieliśmy, posiadał jednak inne, które upodabniały go do dzisiejszych ptaków. Najważniejsze z nich są pióra, choć na tej podstawie jeszcze nie można kwalifikować zwierzęcia, ponieważ dziś wiemy, że wiele nieptasich dinozaurów również je posiadało. Jednak obecność skrzydeł, budowa klatki piersiowej, mostka, łopatek, pasa barkowego, a także kości palców obu kończyn bardzo przypominają nam dzisiejsze ptaki. I Archaeopteryx zaliczany jest do ptaków,
przede wszystkim przez cechy szkieletu, choć zawsze były i nadal są pewne głosy sprzeciwu w tej materii. Jednak należy pamiętać, że ewolucja to proces ciągły i nie da się określić dokładnego momentu powstania danego gatunku, a tym bardziej całej grupy zwierząt. Żyjący 150 milionów lat temu Archaeopteryx stał się symbolem ewolucjonizmu, ponieważ przez wiele lat był uważany za najstarszego ptaka. Jednak na początku XXI wieku odkryto w Chinach kilka innych gatunków starszych od naszego bohatera. Przykładem może być żyjący 160 milionów lat temu Anhyormis. Pierwsze ptaki, które opanowały umiejętność lotu, pojawiły się przypuszczalnie jeszcze wcześniej, być może nawet 170 milionów lat temu. Warto jeszcze dodać, że Archaeopteryxa nie uważa się za przodka współczesnych ptaków, ale za bliskiego krewnego tego przodka. Oznacza to, że ptaki, jakie znamy, nie są potomkami Archaeopteryxa. Warto byłoby jeszcze powiedzieć, jak i gdzie żyło to ciekawe zwierzę. Jego szkielety znajdywano w Niemczech, jednak w czasach później Jury tereny te wyglądały inaczej niż obecnie. Dzisiejsza Europa była archipelagiem ciepłych, tropikalnych wysp oblanych płytkim morzem. Leżała znacznie bliżej równika niż obecnie, na szerokości porównywalnej do Florydy, jednak występował na niej bardziej suchy klimat. Dzisiejszą Bawarię w późnej Jurze zamieszkiwały głównie niewielkie zwierzęta. Nie znaleźliśmy tam skamieniałości dużych drapieżników. Za to w wapieniach doskonale zachowały się różnego rodzaju owady, małe jaszczurki, niewielkie pterozaury, archeopteryksy i kompsognaty. Szkielety tych dwóch ostatnich w XIX wieku często były ze sobą mylone. Świadczy to o niewielkich różnicach w budowie ciała pomiędzy praptakami a niewielkimi dinozaurami. Kompsognata możecie kojarzyć chociażby z Parku Jurajskiego, ja także się nim już zajmowałem. W prawym górnym rogu znajdziecie odnośnik do filmu o tym dinozaurze. Styl życia Archaeopteryxa jest trudny do ustalenia. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak dokładnie wyglądał lot tego zwierzęcia. Dzięki tomografii komputerowej wiemy, że posiadał dobrze rozwinięty mózg. Budowa ucha była podobna jak u współczesnych ptaków. Zwierzę miało wyczulony słuch, zmysł równowagi oraz percepcję przestrzenną. Na pewno latało, jednak nie jesteśmy w stanie określić jak. Niektóre badania mogłyby wskazywać, że potrafiło trzepotać skrzydłami. Inne cechy anatomiczne, jak na przykład stosunkowo duża rozpiętość skrzydeł, świadczą, że szybowało. Jednak pewne jest, że nie było to zwierzę przystosowane do długich lotów. Są badacze skłaniający się do nadrzewnego trybu życia Archaeopteryxa, jednak budowa kończyny tylnej stawia znak zapytania pod tą hipotezą. Aspekt ten dokładnie badał polski paleontolog profesor Andrzej Elżanowski. Pierwszy palec Archaeopteryxa nie był całkowicie przeciwstawny do reszty, tak jak u większości dzisiejszych ptaków, więc przypuszcza się, że zwierzę mogło prowadzić tylko częściowo nadrzewny tryb życia. Bardziej prawdopodobne jest, że spędzało więcej czasu przy powierzchni ziemi i żerowało wśród krzewów, na otwartym terenie czy wzdłuż brzegów laguny. Żywiło się niewielkimi zwierzętami, owadami, jaszczurkami. Mniejszą zdobycz chwytało dziobem, natomiast przy większej mogło pomagać sobie pazurami. Często myśląc o piórach u wymarłych dinozaurów, czy w naszym wypadku ptaków, wyobrażamy sobie ich właścicieli jako pstrokate zwierzęta. Można znaleźć wiele grafik, które właśnie takie ukazują. W większości jest to wizja artystyczna, ponieważ nie mamy możliwości sprawdzenia kolorystyki danego gatunku. Jednak u Archaeopteryxa jest inaczej. W 2011 roku wykonano specjalistyczne badania rentgenowskie oraz mikroskopem elektronowym piór naszego bohatera i wykazały one obecność czarnego pigmentu. Nie można twierdzić, że całe opierzenie zwierzęcia takie było, ale na pewno choć częściowo przyjmowało czarne zabarwienie. Archaeopteryx to najlepiej poznany mezozoiczny praptak. Nie można powiedzieć, że wszystko już o nim wiemy, ponieważ wiele pozostało do odkrycia, jednak na pewno przyczynił się do poszerzenia wiedzy człowieka i o ptakach, i o dinozaurach, a także o ewolucji. Ciekawe jest, że mimo bardzo dobrze zachowanych szkieletów, dalej do końca nie wiadomo, ile gatunków liczy rodzaj Archaeopteryx. Obecnie uznaje się dwa.
Naukowcy podejrzewają, że samice oraz samce wykazywały się znacznym dymorfizmem płciowym i przez to powstają teraz rozbieżności. Być może większa liczba szkieletów pozwoliłaby sprecyzować tą klasyfikację. Najlepiej zachowany szkielet nazywa się Archaeopteryxem z Thermopolis i obecnie oglądać go można w Wyoming Dinosaur Center w Stanach Zjednoczonych. Jest to znakomicie zachowany okaz. Czaszka oraz stopy odpowiedziały nam na wiele pytań dotyczących wczesnych ptaków. Taka ciekawostka na koniec, z tego szkieletu wyczytaliśmy ruchliwość drugiego palca stopy. Jest to cecha charakterystyczna na przykład dla velociraptorów. Pamiętacie tą scenę z Parku Jurajskiego? Wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, co najważniejsze w kwestii Archaeopteryxa. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał i teraz inaczej spojrzycie na ptaki za oknem. Nie zapominajcie, pojawiły się na Ziemi ponad 160 milionów lat temu. No i klasyfikowane są jako dinozaury, jedyne jakie przetrwały wymieranie kredowe. Myślę, że na tym zakończymy naszą wycieczkę do późnej jury. Pamiętajcie, że otworzyłem niedawno stronę internetową naukowo.tv.pl. Jeśli jeszcze jej nie mieliście okazji zobaczyć, to serdecznie zapraszam. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje dotyczące mojej działalności. Pozdrawiam, cześć!